Hej, witamy Was już w trzeciej części naszej podróży po Europie. W tej części opowiemy o dwóch tylko dniach, ale za to bardzo intensywnych, kilku ciekawych i przepięknych miejscach. Jak już wiecie z poprzedniej części, ostatnią noc spędziliśmy w Manon we Francji. Teraz ruszamy dalej, by przemierzyć Francję wszerz, by dotrzeć do Szwajcarii, a następnie kilkakrotnie przemierzając granicę niemiecko-szwajcarską, dotrzeć do jej wielkiej stolicy Zurych, które jest najdroższym miastem na świecie. Kawa tutaj kosztuje średnio 30 zł. Nie mówiąc już o połączeniach telefonicznych i internecie, o czym się przekonaliśmy i opowiemy trochę na końcu. Zatem zapraszamy na kolejne nasze przygody. To był już trzeci dzień w Manon, więc samego rana pożegnaliśmy się ze słonecznikami, pożegnaliśmy się z jeziorem i pojechaliśmy dalej. Daleko nie zajechaliśmy, bo zaraz obok Manon jest miejscowość Thionville, którą zwiedziliśmy przejeżdżając tylko autem, bo nie znaleźliśmy aż tak fajnego miejsca, żeby się zatrzymać na dłużej. I pojechaliśmy dalej. Następnym miejscem, w którym dłużej się zatrzymaliśmy, było Metz. I tu już było kilka ciekawych miejsc. Metz jest położone nad rzeką Mozelą, a jego początki sięgają zamierzchłych czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu galijska osada. Jakiś czas później została ona podbita i zajęta przez Rzymian. Do I wojny światowej Niemcy i Francja walczyły o ten teren, który kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, ostatecznie jednak zajęli go Francuzi. Idąc w stronę centrum, trafiliśmy na piękne wyspy ogrodowe, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Janka się ochlapała trochę fontanną. Chyba jedyne pierwsze takie w miarę ciekawe miejsce. Chociaż ten park wygląda trochę sztucznie, ale ładnie. Z daleka udało się nam zauważyć okazałą katedrę, więc kierowaliśmy się w jej kierunku. Przeszliśmy przez most na Mozeli i urokliwymi uliczkami doszliśmy do tejże katedry. Jak się później okazało, katedra ta jest jednym z największych i najwspanialszych zabytków w Metz. Jest usytuowana w samym sercu miasta i powstała w XV wieku przez połączenie dwóch kościołów. W jej wnętrzu warto zwrócić uwagę na piękne gotyckie zdobienia oraz wielkie majestatyczne witraże, które są uważane za największe na świecie. Jest to katedra świętego Szczepana. Piękna jest. Szczególnie te witraże. Gdy już się nacieszyliśmy tą piękną katedrą, poszliśmy dalej wzdłuż ulic miasta, aż trafiliśmy na bulwary, gdzie były fontanny i tam mogliśmy się schłodzić, gdyż tego dnia było bardzo gorąco.
za tymi bulwarami były piękne błonia. Jednak jak widzicie, nikogo tu nie ma, ponieważ było tak gorąco, że ludzie tylko siedzieli w cieniach drzew. Benz. Benz. Wstawaj. A my sobie we Francji pijemy kawkę ze słodką bułeczką. Jak smakuje? Bardzo dobre francuskie pieczywo jest. Wczoraj jedliśmy chlebek, a dzisiaj jemy brioche. Kawusia też dobra. Czuć, że to kawa. Oj, rzepka. Oj. Ule by mi wyrwała. Tu jest dla ciebie. No, szaleniec mały. O. Ule, powera dostała po tych bułkach. W Metz jest też jeden z najstarszych europejskich kościołów, pochodząca z końca IV wieku Bazylika Świętego Piotra. Ma ponad 1700 lat. Jednak nie mamy żadnego zdjęcia, gdyż nie jest to zbyt okazała budowla i nie wiedzieliśmy, że przechodzimy nawet koło czegoś takiego. Teraz następne miasto we Francji, Nancy. Jedziemy zobaczyć jakieś ładne miejsce, jedziemy dalej do Austrii. Jakaś brama tu jest ładna. Zobaczymy co to. No. Jedna z ładniejszych rzeczy, które widziałem na razie we Francji. Przejechaliśmy wąskimi uliczkami Nancy, żeby zobaczyć, jak Francuzi mieszkają. Minęliśmy śliczny gotycki kościół i trafiliśmy przypadkiem na Place de la Carrière. Jest to mega ładne miejsce. Obowiązkowo musieliśmy wyjść i porobić zdjęcia z przyczepką. Gdy już udokumentowaliśmy naszą obecność tam, ruszyliśmy dalej w trasę. Wolałbym powiedzieć, teraz dziś we Francji jedziemy ulicą czerwonych latarni. Mieszkam na planecie troszeczkę większej od niego i który bardzo chciał mieć przyjaciela. Dla tych, którzy słuchamy małego księcia, wyglądałoby to o wiele prawdziwie. Byłoby mi przykro, gdyby moją książkę... Podziwiamy coraz lepsze widoki, z wielkim coraz wyższe góry. Wspomnienie. 6 lat minęło już od chwili,
kiedy mój przyjaciel odszedł ze swoim barankiem. Próbuję opisać go po to, aby nie zapomnieć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami, a jeżeli nie ma własnego wyrywania baobabów... Tam koniki hasają prawie, że na wolności. ...róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo długa, lecz bardzo łatwa. Pewnego dnia poradził mi... Ja na nim przyczepka. ...narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów. Gdyby kiedyś podróżowało, mówił mi, może mi się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody, lecz w wypadku baobabu kończy się zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą zamieszkiwał Leo. Zlekceważył trzy pędy. Według wskazówek małego księcia narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów, lecz niebezpieczeństwo baobabów jest... Jak słyszycie zapewne, audiobook Mały Książę, który czytał Piotr Fronczewski, był motywem przewodnim naszej całej wycieczki. W St. Louis trafiliśmy na wielką stację Eclair, gdzie były nawet miejsca dla kamperów, dla przyczepek, zrzutnie czystości. Można było za darmo skorzystać z prysznica, z mikrofalówki, był sklep. Było po prostu wszystko w jednym miejscu. Postanowiliśmy zostać więc tam na noc. Chodź, Miśku. Chodź, Siwka. Oj, oj, oj. Tu chodź. Oj, chodź. Konik. Patataj. Co chcesz, Myszko? Co tam jest? Co? Zatrzymaliśmy się we Francji na jakiejś stacji paliw Eclair. Na południu Francji jest wielka. Jest tutaj wszystko. Parkingi dla każdego rodzaju samochodów, sklepy, kawiarnie, prysznice. Jest tu wszystko. I Niuni się podoba. Niunia też jest. Niunia też jest. Bo nie wiem, co to jest. Daj, Misiu. Rano w St. Louis na parkingu przywitał nas bocian, a my spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Colmar. Wjeżdżając do Colmar przywitała nas kopia Statuły Wolności. Jak się okazało, to właśnie tutaj urodził się francuski rzeźbiarz Frédéric Bartholdi, który właśnie stworzył Statuę Wolności, a następnie Francja podarowała ją Stanom Zjednoczonym. Samo miasto Colmar to jest bardzo ciekawe i urokliwe miejsce, które właściwie nigdy nie zostało dotknięte zniszczeniami wojny. Początki tego miasta sięgają połowy IX wieku i leży ono w wschodniej części Francji, zwanej Alzacją. Jest tu naprawdę dużo świetnie zachowanych średniowiecznych budynków mieszczańskich. Gdy my piliśmy sobie poranną kawę w kafejce, nasza mała Rilka zaprzyjaźniła się z pieskiem. Nie wszędzie, gdzie byliśmy we Francji, było ładnie. Miejscami mieliśmy wrażenie, że jest o wiele biedniej niż w Polsce. Na przykład autostradami, gdy przemierzaliśmy drogi, wszystkie barierki pordzewiałe. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to we Francji ludzie nie zarabiają wiele, a życie jest drogie i stąd to wynika. Ale tutaj, w tym pięknym mieście, było całkiem inaczej, jak w filmach. Więc chodziliśmy sobie tymi uliczkami, ale że zobaczyliśmy, jak to jest wielkie i ile tu jest do zwiedzania, postanowiliśmy wsiąść w pociąg podróżny i przejechać się szlakiem turystycznym. Mała Wenecja. Naprawdę było warto. Nagrywasz? Tak. Sangre.
Także podczas tej podróży to już druga Wenecja, jaką udało nam się zwiedzić. Pierwsza była w Giethoorn w Holandii, a teraz w Colmar we Francji. Podczas tej cudownej wycieczki nasza lilka odpadła. Wróciliśmy więc do naszej kochanej przyciapki, pożegnaliśmy się ze Statuą Wolności i pojechaliśmy dalej w kierunku Szwajcarii. W Szwajcarii wjechaliśmy do miasta Bazylea, gdzie chwilę pojeździliśmy uliczkami, żeby zobaczyć, jak tutaj ludzie mieszkają. I trafiliśmy nad Ren, gdzie chwilę poobserwowaliśmy, jak ludzie spływają sobie rzeką. Jeszcze nie wiemy, jak ta rzeka tu się nazywa, na którą trafiliśmy, ale ludzie tu po prostu na plaży nie kąpią się, tylko na czym się da, na kółeczkach, na pontonach, bez niczego, spływają z jednej części rzeki, sobie po prostu płyną w dół, tak jak prąd ich niesie w drugą stronę rzeki. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Pomiędzy statkami, wszystkim, gdzie się da, sobie po prostu spływają z rzeką. Buziaka! Daj buziaka! Poślij buziaka! A papa zrób! Papa! Papa, papa, papa! Dobrze! A buziaka? Mua. Ślicznie, ślicznie. A tak? Ślicznie, dobrze. No i po zakupach ruszyliśmy w stronę Zürich, które przekornie z niemieckiego nazywałem Zürich, ale zanim tam dojechaliśmy, przez roboty drogowe na granicy między Szwajcarią a Niemcami, musieliśmy chyba z 5 czy 6 razy jeszcze przekraczać granicę, omijając roboty. Mieliśmy takie szczęście, że wjechaliśmy do miasta od strony, z której mogliśmy go podziwiać z góry. Naprawdę zrobił efekt wow. Jego rozmiar, wielkość, zasięg. Miasto jest ogromne. I oto Zürich, Szwajcaria. To jest olbrzymie, wielkie miasto. Za 100 metrów, ale dojechaliśmy. Zawróć. Ole to wielkie. Dobra, przejedziemy się, zobaczymy co tam. Pojeździliśmy chwilę po mieście, aż trafiliśmy nad olbrzymie Zürichsee. To jezioro wydawało nam się tak ładne, że postanowiliśmy się gdzieś zatrzymać. Udało się znaleźć parking i poszliśmy nad jezioro. Tak, a Sebastian w Zürichu się kąpie. Proszę bardzo. Oczywiście grzechem byłoby, będąc w takim miejscu, nie skorzystać z jego uroków. No bo kiedy znów będę mógł się wykąpać w jeziorze w Zürichu? Robi? Zobacz, gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Woda niebieska, wiesz? Spotkaliśmy tutaj życzliwego tubylca, który mówił po polsku i zdradził nam miejsce nad innym jeziorem w pobliżu, gdzie możemy zatrzymać się na noc. Więc powoli zaczęliśmy się udawać w to właśnie miejsce. Zbliżał się zachód słońca. Właściwie to tego dnia przeżyliśmy dwa zachody słońca. Jedno tu nad jeziorem,
a drugie w górach, ponieważ aby dostać się do Greifensee, do miejscowości Maur, musieliśmy przemierzyć pasmo górskie. Nie było to daleko, ale dzieliło nas właśnie to pasmo górskie, na którym, gdy wjeżdżaliśmy do góry, cały czas mogliśmy oglądać zachód słońca, bo słońce schodziło niżej, a my wjeżdżaliśmy wyżej. I to było coś pięknego. Jak w Małym Księciu, którego słuchaliśmy, który mieszkał na tak małej planecie, że wystarczyło zrobić kilka kroków, żeby znów oglądać zachód słońca. Gdy słońce już nam uciekało, my przyspieszaliśmy, żeby jak najszybciej wjechać na szczyt górski. Gdy już wjechaliśmy na samą górę, pożegnaliśmy ostatecznie się ze słońcem i zjechaliśmy do miejscowości nad jezioro, gdzie spędziliśmy już noc. Znaleźliśmy bardzo ładny parking, praktycznie pusty, blisko jeziora, przy samej kukurydzy, i tam spędziliśmy noc. To już koniec trzeciej części. Będą kolejne i w następnej będzie najładniejsze miejsce, jakie widzieliśmy podczas całego Eurotripu. Ale teraz, tak jak na początku obiecałem, powiem Wam trochę o tym, jak w Szwajcarii jest drogo, na jednym przykładzie, o czym się przekonaliśmy na własnej skórze. Mianowicie chodzi o telefon i roaming. Jak się okazało, nie wiedzieliśmy, Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, chociaż jest w Europie, i ceny tam są całkiem inne. My, wjeżdżając do Szwajcarii, korzystaliśmy z map i mimo tego, że mam dość duży limit gigabajtów internetu, to wjeżdżając tam, po kilku kilometrach już nie miałem nic. Wszystko zeszło. Z 10 czy 20 gigabajtów zeszło od razu. Co więcej, dobrze, że był ustawiony przez operatora jakiś tam limit do 500 zł, bo oprócz tego mojego darmowego przesyłu danych okazało się, że ściągnięto jeszcze 8 megabajtów. I uwaga, to 8 megabajtów, czyli dwa jakieś zdjęcia telefonem, kosztowało 500 zł. Po powrocie do Polski złożyłem reklamację, gdyż nie wiedziałem, że tak będzie, a SMS-y, które przychodzą przechodząc przez granicę, są dość lakoniczne. Poza tym przechodziliśmy już 15 razy przez granicę i wszędzie były te same SMS-y, więc ciężko jest rozróżnić je. Postanowiłem więc spróbować złożyć reklamację. Na szczęście, ponieważ to był pierwszy raz, uznano mi tą reklamację, choć tak jak właśnie powiedziałem, napisano mi w uzasadnieniu, że jednak były te SMS-y. No i tutaj dzwoniąc z operatorem, rozmawiając, dowiedziałem się, że uwaga, 1 gigabajt internetu w Szwajcarii dla nas kosztuje, i uwaga, tu nie jest przejęzyczenie, bo się trzy razy pytałem, 1 gigabajt kosztuje 36 tysięcy złotych. Dlatego 8 mega mi wyszło 500 zł. 36 tysięcy złotych za 1 gigabajt internetu to jest coś niewyobrażalnego. Strach pomyśleć, co by było, gdybym nie miał ustawionej blokady przez operatora do 500 zł automatycznej. Bo wtedy bym pewnie jechał cały czas na nawigacji, pewnie bym pobierał mapy, pewnie bym sprawdzał ciekawe miejsca. No i okazałoby się, że jeszcze po powrocie mam taki rachunek, że musiałbym sprzedać przyczepkę pewnie razem z samochodem, żeby zapłacić ten rachunek. Więc to jest dla Was ostrzeżenie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Te 500 zł zostało anulowane, ale na drugi raz już trzeba uważać. I to jest też dla Was ostrzeżenie i prawdopodobnie tak samo się dzieje w każdym innym kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, więc uważajcie na to. Już dziękujemy Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że były to ciekawe miejsca, że czegoś się dowiedzieliście. Dla nas to było mega fajne doświadczenie. No i będzie jeszcze kolejny, ponieważ mam jeszcze trochę materiału z wycieczki. Pozdrawiamy. Hejka, trzymajcie się.